Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon GO. I co my dzisiaj będziemy robić? Mam taki zamiar, żeby was poinstruować, jak przejść przez ten darmowy quest i przez płatny quest jednocześnie, bo oczywiście co się okazało, nie musimy kończyć pierwszego questu, żeby przejść do kolejnego. Zwykle tak było, że jeżeli moglibyśmy tak naprawdę zrobić coś, realizować tego samego, to się pojawiała opcja dopiero po zakupie, po ukończeniu tego pierwszego. Nie pamiętam w ogóle historii, kiedy było inaczej, no ale w tym przypadku jest tak, że niesamowicie dziękuję tej Ilonci, która mi podarowała ten ticket dodatkowy, żeby mnie poinformować, że to działa jednocześnie. W każdym razie, jeżeli ktoś wam kupi, albo wy kupicie, to Starry Skies, jak i też Starry Skies działają jednocześnie. No oczywiście, jak widzicie, brakuje mi jednego Pokemona Species, a w pobliżu to jest chyba psychiczny. Albo tylko fery? Tylko fery. Czyli tak naprawdę, szczerze mówiąc, muszę znaleźć jakiegoś psychicznego. Jest też kilka rzeczy, które będą nam pomagały. Oczywiście wraz ze mną będziemy mogli tutaj przebrnąć przez te questy. Przede wszystkim biorąc pod uwagę to, że obecnie mamy godzinę tutaj 13 i będę chciał zrobić cały quest podczas dnia. Jest kilka etapów, które no, nam uniemożliwiają zrealizowanie tego questu w ciągu dnia. Ale zobaczmy, jak nam to pójdzie. No nie powiem, ale znalezienie pokemonów typu psychicznego w dzień podczas tego eventu nie powiedziałbym, że jest dość proste, bo jednak nie jest. To naprawdę musiałem przejść 3 skrzyżowania, dla niektórych wiecie, to jest wow! Tylko 3 skrzyżowania, dla niektórych jest to przejść przez całą wioskę i znaleźć takiego pokemona, ale w pełni rozumiem. Mamy ważną kwestię, czyli ukończone obydwa questy. Mamy psychiczne! Nie patrzyłem, jakie są kolejne questy, żeby nie było. Ale mogłem faktycznie ukończyć pierwszy quest i później przejść 2 km i mamy pierwszego Pokemona, nie? Znaczy w sensie, w momencie kiedy mamy 2 questy ukończone, to mogłem przesunąć 2 od razu i byłbym miał 2 solo assiste. Nie było tematu, bo to jednak, jak mnie patrzycie, jest to płatne, więc nie powinienem brać tego pod uwagę, bo bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie questy, które da się robić solo i za darmo, nie? Gdybym ukończył drugi quest, mam tutaj też psychiczny, bym ukończył quest środkowy. To już wiecie dokładnie, jeżeli jeszcze tego nie zaczęliście lub też zamierzacie zrobić, to już wiecie dokładnie, że pierwszy i ostatni quest i tak naprawdę łapiecie 2 pokemony psychiczne, które wam ukończą trzeci quest środkowy. Jak ja mogłem być aż tak niedoinformowany? Ale przynajmniej mam teraz podsumowanie, że robimy pierwszy, trzeci quest, żeby zrobić drugi. Starry Skies. I tutaj Encounter Wobbuffet. Z jednego questu mam męską formę. A jeszcze profesor Willow. Pokemony, które oczywiście pojawiały się w ciągu dnia, są różne od tych, które się pojawiają w nocy. I oczywiście ja raczej chcę zrobić pomoc researchera profesora Willowa podczas dnia, więc raczej skupimy się na tym, żeby po prostu złapać wszystkie pokemony w ciągu dnia. Wezmę sobie drugą ścieżkę, nocną. I okej, mamy etap. Mamy zapłać mroczne i duchowe pokemony. Zrób 26 snapshotów dzikich pokemonów, berries, i trawiaste, i robacze, i 25 pokestopów. Jak zrobić nocny quest w dzień? Pierwsza oczywiście myśl była taka, żeby zrobić 2 nocne części w ciągu dnia, ale czy to się zrobić w ciągu dnia? No przede wszystkim warto zauważyć jedną bardzo ważną rzecz, czyli w sekcji Today mamy 2 nowe challenge, Daytime oraz Nighttime. W momencie kiedy robimy Daytime'a, to w Daytime mamy pokemony typu Arcrowa oraz Purloina. Murkrow i Purloin są typami mrocznymi. W ciągu dnia da się spotkać również i widzieliście na pierwszej części odcinka znaleźć da się Drifluna, więc nie powinno być problemów. Tym bardziej, że mamy tak, możliwość szukania poksu poprzez Tingo Rocket grunty. Tingo Rocket grunty, szukamy pokonów typu, wiecie, dla tych, którzy potrzebują, nawet psychicznego, da się to zrobić, ale są to oczywiście pokony również i mroczne tam do zdobycia. Dodatkowo są 2 questy researchery, które oczywiście pozwalają nam na zgadnięcie duchowych pokemonów. Pierwszy, który kończyliśmy przed chwilą, jest na oczywiście Fomantisa, czyli jest to na trawiastego tego pokemona. I oczywiście podczas eventu możemy zgadnąć quest, który oczywiście jest ten eventowy na Fomantisa, jak i też na zabić 10 pokemonów, które nie jest eventowy i daje nam pokemony duchowe. Z nim będzie trudniej, bo oczywiście ten quest będzie teraz w mniejszej, jakby w niszy znajdowania jego na dziko. Po prostu patrz na te questy, które też nie są eventowe. Oraz 3 purifikacje. Najlepiej oczywiście brać poksy, które są takie, które kosztują po 1000 tylko przy purifikacji. Jest ich niewiele, ale zawsze należy pamiętać, że jest wśród nich.
Zubat, ten oczywiście będzie setką, czy nie? Nie, jakiś słaby jest, ale mimo wszystko. 1000 Stardusta. Kolejnym, którego pamiętam, może być Rattata. Także warto tutaj kumulować sobie takie Pokémony jak Rattata, bo w momencie takich eventów, jak mamy te, to kosztuje to 1000 Dusta, a nie musimy szukać nowych Pokémonów, które kosztują po 3000 Dusta przy pieryfikacji. I dwa questy ukończone kolejne. Na Huntera. Oczywiście zakończenie tego questa na 3 pieryfikacje zawsze tylko i wyłącznie Hunter. Łapać Foxy oraz Grass i Boogie. No to Grass i Boogie w dzień powinny być łatwiejsze, a przy Dark i Ghostach po prostu będę szukał questów na duchy. Może być nawet ten Shiftry, który na dziko jest, i Drifloon, którego widzimy na nearby. Dla tych bardziej wymagających, to oczywiście na rajdach mamy nikogo innego jak Umbreona na Mroczne, oraz dla również tieru pierwszego jest Sneasel, którego też Wam polecałem. No oczywiście na rajdzie z nagradnikiem unikalnego PvP IV nie zgarniemy. Dobra, idziemy szukać. Ale że jest, że jak? Że jak? Spójrzcie na te dwa questy. Dopiero teraz ogarnąłem, o co chodzi. Kochani, jeżeli macie wybierać, wybierzcie ścieżkę nocną. Noc to możemy zrobić w dzień. Spójrzcie. Przejdź 10 km. I przekręć 25 stopów. Definitywnie wolałbym wziąć dwa razy nocną. Także nocna będzie definitywnie szybsza, o wiele szybsza. I jak się można było spodziewać? Ukończyliśmy quest z synkiem. Tak? Razem? Zobieg! Ekstra! Zrobiliśmy razem questa. No nie wiem, czy pół godziny minęło. Nie mam pojęcia, czy pół godziny minęło. Spawny były na dziko. Spawny były z incensa, głównie też z incensa. Więc nie było kompletnie problemów. Jest typu psychiczno-mrocznego. I taki sam oczywiście jest później, później jest jego ewolucja, Malamara. Kolejny etap, 78 Dusta. 20 chyba CP tutaj jest, chyba setką, mogę się mylić. O nie, Ri. Let's go try. A ty lubisz Ri, czy lubisz profesora Willowa? Ri. Także on lubi bardziej tego gościa z czarnej dziury, tak? Czy w tej chwili jesteś w trakcie robienia zadań, poleceń od profesora Willowa. Ruszyliście w tej chwili, by studiować Pokémony, które są połączone, które się łączą z nocą, ale jestem tutaj z innego powodu. Chciałem Wam przekazać, że okazuje się, że w trakcie dzisiejszego dnia i czasu coś przybyło z innego wymiaru. Mam nadzieję, że mogę prosić o Twoje towarzystwo, ale Twoje polecenia od profesora Willowa są w pierwszeństwie. Okej. Excelenty, 30 różnych Pokémonów złap, 15 tasków. Za pierwszy etap otrzymujemy 7. Za drugi etap otrzymujemy 78. Za trzeci etap 789. Jest to jakiś, wiecie, wspólny mianownik, czyż nie? 789 to jest Kosmok. 7 to jest oczywiście nikt inny jak Squirtle. 78 to jest jaki Pokémon? Rapidash. Może to ma jakiś związek? Squirtle, Rapidash i Kosmok. Kto wie? A my idziemy na polowanie. Sneasel. A dzisiaj idziemy... A i na lody. A i dzisiaj idziemy na koncert? Wczoraj byliśmy na koncercie Iry. Razem. Pierwszy raz. Widzimy się za 15 liserczy. Uparł się, że nie zaśnie inaczej. Że tak powiem, kładł się na obramówkę krzesełka, znaczy po prostu wózka. Trzymał się tak. Padał pobudka. Kontaktujemy. Dopóki się przewrócił na właśnie brzuszek, nie zasnął. Kiedyś to tylko zasypiał na siedząco. W ten sposób puszczał i spał. Nawet nie trzymał się kompletnie. Ale od kiedy, to jest pierwszy raz, kiedy zasnął, że tak powiem, w wózku. Pierwszy raz w wózku. I quest kolejny ukończony na Stardusty, 15. I zwróćcie uwagę, że udało mi się ukończyć kolejny etap tamtego nocnego etapu questu, a kilometrów powiedzmy przebyłem 5, bo to jest 4, wbiło mi się jakiś czas temu, więc kilometrów zrobiłem powiedzmy 5. 3 dasta, 3 pokebole i tutaj mamy Metanga. W końcu siedzi. Dobra, mamy kolejny etap, ale to już chyba teraz powinien być. Dobra, jest Starmie. Podwójnie Stardusty. Pytaj ponownie, jak Ci poszło? Wiem, że spotkałeś się z Ri i zatrzymałeś się po to, żeby z nim zagadać. Ri oczywiście był w gorącej wodzie kąpany, jeśli chodzi o te dziwne po prostu zachowania czy zaprzestrzenne. Ale to nie koniec.
mamy jeszcze zgarnąć, tak jak powiedziałem wam, cyferki się zmieniają, jest 7, 8, 9, 0 w tej chwili. Cyferki się powiększają, czyli 7 było, było 8, było 9 i jest teraz 0. Zrobimy rajdy, może coś wpadnie.